pierwsza oficjalna okazja do spotkania się na otwartym spotkaniu z osobami, które pełnią władzę. Wiadomo, że rozmowa z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw ze strony władzy nigdy łatwą nie była. A jak było dzisiaj? Dyskusja była żywa. Ja się starałem jak zwykle zresztą zawsze nawiązywać do konkretów, no bo mówiło się, że jest dobra atmosfera po zmianie władzy, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Ja się z tym zgadzam, no ale przedsiębiorca atmosferą nie spłaci kredytu, nie zapłaci ZUS-u i po prostu potrzebujemy konkretnej mapy drogowej z datami konkretnymi tych zapowiedzi wyborczych, które padły. No. I tą mapę jakby wskazaliście, zestawiając 40 punktów. Tak, to jest nowa polityka gospodarcza, którą rząd otrzymał, ale też rząd jest tworzony przez te partie, które same obiecywały w kampanii wyborczej spełnienie części postulatów, które są w tej nowej polityce gospodarczej i one są niezwykle ważne dla przedsiębiorców. Chociażby powrót do obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy, taki jaki był przed Polskim Ładem, czyli ryczałt odliczany od podatku. Dzisiaj się na ten temat w ogóle nie mówi. A powinno się powiedzieć, dobrze, jak nie teraz, no to na przykład na koniec roku albo za półtora roku dojdziemy do tego, do realizacji tej obietnicy. Była bardzo ważna obietnica i też jest w naszych postulatach, żeby ZUS płacił za zwolnienia lekarskie pracowników od pierwszego dnia ich zwolnienia. To jest jakieś kuriozum od lat funkcjonujące, że to przedsiębiorca najpierw płaci składkę ubezpieczeniową, a jak się to zdarzenie wydarzy, no to on sam musi płacić za zwolnienia lekarskie. Czegoś takiego to nie ma w żadnym kraju innym, to tylko u nas wymyślono. Padła obietnica likwidacji i powinniśmy teraz otrzymać datę. No czekamy, że dobrze, no zrealizujemy to za pół roku. No, podobnie z ZUS-em, który był najpierw dobrowolny, później dobrowolny na 3 miesiące. No teraz się zrobił miesiąc wakacji projekt jest niezwykle skomplikowany. Ale tu mam nadzieję, że poprawimy go razem. Tu były deklaracje polityków senatora Kwiatkowskiego, czy przewodniczącego Komisji Rozwoju, że są jakby gotowi na dialog, że go poprawimy. Ale tu już jest ważne, że przynajmniej on jest. Więc po dzisiejszej dyskusji więcej konkretów, bo przedsiębiorcy w swojej masie mają duże nadzieje na zmiany, no i żeby się nie rozczarowali, bo no wiadomo też i dla tych polityków, że jak się rozczarują przedsiębiorcy, to no, politycznie też nie będzie dobrze. Słychać trochę optymizmu w ustach rzecznika, czyli jest szansa na tym, że nam, drobnym przedsiębiorstwom, będzie łatwiej. No, cały czas mam taką nadzieję, ale musimy pracować z konkretnymi postulatami, konkretnymi datami, bo mówienie ogólne, że będzie lepiej, że dobra atmosfera i tak dalej, no nam chleba nie da. A trzeba pamiętać, że w tamtym roku zawiesiło się i upadło prawie 500 000 firm. Co prawda się też kilkaset tysięcy otworzyło, ale to pokazuje trend. Jeżeli nie zmienimy tej rzeczywistości gospodarczej w Polsce, to doprowadzimy do tego, że będziemy mieli same korporacje. A przypomnę, że nasz sektor MŚP wytwarza w tej chwili 50% PKB i zatrudnia 80% Polaków. Jest niezwykle ważnym sektorem, więc trzeba te zmiany pilnie przeprowadzić. I to, co pan powiedział w trakcie debaty, że oprócz miłej atmosfery, przyjaznego spotkania, ważne są daty, których powinniśmy się trzymać i które wspólnie sobie wyznaczymy. Oczywiście, więc tutaj będę teraz bardzo konkretnie występował już do rządu o to, żeby te daty zostały wyznaczone i tych postulatów, które złożyliśmy jako nowa polityka gospodarcza, ale na początek przede wszystkim tych, które złożyli politycy jako obietnice wyborcze. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.